Cześć kochani, Wojciech Wesołowski z projektu Kuźnia Liderów i z e-BusinessAcademia.pl. Dzisiaj porozmawiamy ponownie o wirusach na Facebooku. Materiałem się zainspirowałem tym, że niedawno właśnie mój znajomy spytał się, jak go usunąć. Jednym z naszych materiałów, które odnosił największe sukces na kanale, była stara wersja, czyli jak usunąć wirusa na Facebooku, postanowiłem troszeczkę dograć aktualizację, postanowiłem pokazać, co warto zrobić, co warto zrobić natychmiast, by po prostu nie mieć kłopotów i nie mieć problemów. OK, no to co, zaczynamy. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, jeśli, czy, jeśli widzicie po prostu y, jakąś dziwność, aktywność na własnym koncie, to jest natychmiastowa zmiana hasła. I tutaj nie bójcie się, po prostu zmieńcie to hasło, pamiętajcie, że to nie może być proste hasło, bo często klienci moi mają daty urodzin, jakieś imiona i daty urodzin. Musi to być hasło, które jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Nie bójcie się po prostu użyć skomplikowanych haseł. Proponuję wam, żeby to hasło miało małe litery, duże litery i jakieś symbole. Wtedy jest to bardzo ciężko złamać i to jest pierwszy ruch, który robimy. To pamiętajcie, jeśli widzimy to zmieniamy w hasła. Drugim ruchem, który jest też bardzo ważny, jest to, żeby wylogować wszystkich urządzeń. Musimy zdiagnozować tak naprawdę, gdzie mamy tego wirusa, co się wydarzyło, co takiego się stało, że na przykład ktoś w naszym imieniu zaczyna pisać posty do naszych znajomych. Nagrywałem też materiał, który sobie poszukajcie na moim, na moim facebooku, gdzie pokazywałem, jak właśnie taki oszust poprzez ukradzenie. Czyjegoś konta, próbował po prostu wyłudzić ode mnie dane i po prostu ukraść moje konto na Whatsappie. Zobaczcie ten materiał, jest, jest to bardzo istotne. Wyloguj wszystkich urządzeń, by nie mieć dalej kłopotów. Sprawdź, sprawdź, tak? Sprawdź na Facebooku i za chwilkę ci pokażę, gdzie to, jest, gdzie to znaleźć. Koniecznie sprawdź, tak? Po zmianie hasła i wylogowaniu z tego urządzenia na jednym urządzeniu sprawdź, czy lub jakie aplikacje mają dostęp do, do Twojego Facebooka, czyli komu tak naprawdę dałeś uprawnienia. Yy, powiem Wam, że 90% problemów, jeśli chodzi o Facebook, to jest to, że klikamy w jakieś, yy, jakieś mikrogry, na przykład nie wiem, co Twoje imię znaczy, coś tam, a później po prostu ta aplikacja po jakimś czasie yy, staje się złośliwą aplikacją i zaczyna komunikować. W naszym imieniu, bo daliśmy mu takie uprawnienia, że na przykład może ko, na przykład umieszczać posty lub pisać do naszych znajomych. Tak? Dzisiaj te aplikacje mają mocne ograniczenia, ale czasami damy zbyt dużo uprawnień, więc sprawdźmy w takim razie, jaka aplikacja i gdzie ma jakieś nasze uprawnienia. Już Ci pokażę, gdzie to znaleźć. Po pierwsze, wejdź na swój profil, na swój profil na Facebooku. Kliknij to okienko w telefonie, to będzie podobnie, ale Ci pokażę akurat na, na, na komputerze klikamy sobie rozwijać się u, u kienko, sobie ustawienia prywatności, klikasz w ustawienia prywatności, potem przechodzimy dalej, po tych ustawieniach prywatności przechodzimy w ustawienia. Otwieram się taka strona, przechodzimy w miejsce, szukamy po, po lewej stronie aplikacje i witryny, yy, czyli sobie sprawdzamy po prostu takiego, taką nazwę aplikacji i witryny. Jak już tam wejdziemy, będziemy mieli wszystkie aplikacje, które dostały u nas uprawnienia, jeśli po prostu nie korzystasz z danej aplikacji, nie chcesz, żeby ona miała, to po prostu usuń wszystkie aplikacje, jak tutaj są, tak? Jeśli masz konto biznesowe, warto sobie jeszcze tutaj integracje biznesowe wejść, też masz po lewej stronie, sprawdzić, co tam się dzieje. I czasami też tam trzeba po prostu usunąć jakby uprawnienia, które które sobie daliśmy, i to powinno pomóc. To najczęściej jest powodem, że po prostu jakaś aplikacja w waszym imieniu może pisać, może kontynuować w waszym imieniu, i to jest naj, największy problem. Kolejny problem jest to, byś przeskanował swoje urządzenia, przeskanował swój telefon. Jest mnóstwo po prostu w telefonie, też jest, a zaćmiłować na komputerze. Jest, jest po prostu darmowe skanery. Pamiętaj, że wszystkie aktualizacje telefonów są bardzo ważne dla bezpieczeństwa. Nie bój się, sprawdź, czy masz najbardziej aktualną wersję oprogramowania czy na telefonie, czy na komputerze, bo wraz z tymi aktualizacjami po prostu są aktualizowane też zabezpieczenia antywirusowe. Ja nie korzystam z zewnętrznych, dzisiaj na przykład ja mam Windowsa 10 i uważam, że to zabezpieczenie jest bardzo mocne, nie trzeba dokupywać, ale warto czas żeby co się działo, po prostu skanować. Weź swoje aktualizacje i zabezpieczenia. Po pierwsze, sprawdź, czy masz wszystkie czy jest Twój system Windows aktualny. A mi pisze, że jest OK. Jeśli jest OK, to zobacz sobie zabezpieczenia, przeklikaj zabezpieczenia Windows. Potem musimy znowu przyklikać trochę dalej ochrona przed wirusami i zagrożeniami. Klikamy sobie w ten link. Potem otwórz usługę zabezpieczenia Windows. Jest to na wierzchu, jak widzisz, trzeba troszeczkę przeklikać, żeby znaleźć. Oczywiście, można skrótami klawiszy, ale ta ci pokazuje, jakbyś sobie otwierał tą drogę ręcznie. No i tutaj jest bardzo ważne, żebyś sobie zrobił takie szybkie skanowanie zagrożenia lub opcję skanowania lub przejrzał sobie historię, co się nie wydarzyło. No i też sprawdź, czy właśnie programowanie te antywirusowe, które daje ci Windows, jest w pełni aktualne, czy po prostu aktualizujesz regularnie, bo też o tym czasami ludzie zapominają. Ja mam tak ustawione, po prostu, że mi w nocy, jeśli jest jakaś aktualizacja, to w nocy zawsze aktualizuję, po wyłączeniu komputera, Jak włączam, to się troszeczkę dłużej czekam, się odpala, ale robię to po prostu systematycznie. Jak tylko widzę, że nowa wersja zawsze po prostu ją aktualizuje. OK, lecimy dalej. Zgłoś podejrzaną aktywność. Jeśli dalej coś się dzieje, nie możesz, widzisz jakieś dziwne logowania, nie wiem, dostać informacje na Maila, że to się zalogowało. Pamiętaj też, żeby zabezpieczyć po pierwsze Facebooka. Tak zwanym podwójnym logowaniem, a najlepiej po prostu, żeby na przykład przy ponownych urządzeniach, na przykład wysłać ci Facebook SMS-a. Z specjalnym kodem, który pozwoli ci się po prostu logować na nowe urządzenia, lub możesz po prostu dodać inne zabezpieczenia, sprawdź, jakie masz, czy masz po prostu takie głębsze zabezpieczenia. Wtedy, jakby, niemożliwość jest ukradzenia Twojego konta jest to niemożliwe, jeśli komuś nie dasz takiego kodu. Jeśli ktoś nie ukradnie telefon, nie będzie w stanie po prostu się dostać. Ja mam coś takiego, że przy nowych urządzeniach muszę je autoryzować po prostu SMS-em, który dostaję od Facebooka. Jest to, jest to dla mnie najbardziej wygodna forma, ale pamiętaj, tych, tych zabezpieczeń jest troszeczkę. Poczytaj sobie w sobie na YouTube, po prostu jak zabezpieczyć konto facebookowe przed kradzieżą. Będzie tam mnóstwo fajnych filmów, ale jest to bardzo ważnym elementem, byś po prostu je zabezpieczył. No i zgłoś i też ci pokażę, gdzie to jest. Znowu wchodzisz na swój własny profil. Klikasz w ikonkę, sobą, klikasz pomoc i wsparcie. No i potem zgłoś problem. Jest to, jest to bardzo ważne, byś taką zgłosił. Facebook to zweryfikuje i, i czasami jest tak, że ci pomoże po prostu w tym, byś po prostu nie miał kłopotów. Najczęstszym powodem, najczęstszym powodem dlaczego w ogóle ludzie mają wirus na Facebooku, to jest właśnie klikanie w podejrzane linki, szczególnie w linki w messengerze, podejrzane linki. Unikaj takich klików. Ja mam jedną zasadę: jeśli od kogoś czegoś nie prosiłem, a ktoś wysyła link, który ma dziwną formę albo dziwny sposób, to po prostu piszę takiej osoby co tam jest, daj mi znać, co mi tam wysłałeś, co to jest. Jeśli ta osoba się odpisze mi logicznie, to mogę coś tam kliknąć, sprawdzić, a jeśli nie, to po prostu nie klikam, nie wchodzę w każdą głupotę, którą po prostu ktoś mi podsyła. A trzeba, też pamiętajcie, że ludzie gdzieś tam damy do znajomych i oni potem po prostu wysyłają jakieś tam mnóstwo materiałów. Ja zazwyczaj taką osobę, jeśli potem nie jestem zainteresowany tematem, to po prostu usuwam ze znajomych. A jeśli to jest ktoś na przykład z mojej rodziny, to proszę go po prostu, żeby nie wysyłał takich dodatkowych materiałów. Szkoda mi na to czasu, szkoda mi po prostu, na to nerwów, no i szkoda potem problemów, tak, które ludzie mają. Więc pamiętaj, to jest najważniejsza zasada, Nie klikaj w wszystkie linki, które, które, które widzisz lub kto Ci coś podsyła materiałów, zweryfikuj, co to jest za link. Spytaj się po prostu swojego znajomego, a unikniesz wielu problemów. To tyle na dzisiaj. Myślę, że to Ci pomogło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeśli interesują Ci takie tematy, proszę Cię o subskrypcję, zostaw komentarz i trzymaj się. Cześć.